Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy wieczór to kolejny wieczór kontynuacji rozważań nad Księgą Objawienia Jana. I dziś rozpatrywać będę 13 rozdział. Jak zwykle to nie jest wyczerpujące wyjaśnianie. Chcemy dziś też zbliżyć się chociaż do treści, która jest zawarta w tym 13 rozdziale. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On to sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymają znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia jego imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Ten rozdział mówi o tym, że grunt został przygotowany. Na brzeg morski wychodzi zwierzę. Oznacza to, że jest to królestwo, na czele którego stoi osoba, człowiek. W 12 rozdziale, w 3 wierszu, czytaliśmy, że tam występował smok jako znak na niebie. Teraz wyłania się z morza. Co wydarzyło się między 12 a 13 rozdziałem? Wiemy, że został zrzucony ogromny smok z nieba na ziemię. I tu na ziemi on odtwarza, odnawia tego widzialnego władcę, przywódcę.
Bluźniercze imiona na głowach zwierzęcia oznaczają skrajną wrogość wobec Boga. Od dawna zwierzę z morza utożsamiano z antychrystem, którego to oczekiwano. Jan powiada i wprowadza nas jak na pewną myśl w pierwszym liście Jana, powiadając: dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. A więc to królestwo, które to zwierzę wychodzące z morza będzie budować, będzie królestwem antychrysta. Będzie to szatańska moc, będzie to nadczłowiek. Smok, czyli diabeł, przekaże mu swój tron, wielkość, królestwo, władzę. Jest tu mowa nie tylko o państwie, ale też i o osobie, której on da taką moc. Szatan znajdzie też tego, który będzie z nim zgodny, w zgodzie. To będzie człowiek z krwi i kości, tu z ziemi. Niechaj was nikt w żaden sposób, apostoł Paweł ostrzega, nie zwodzi, bo nie stanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. To jest zapowiedź tego, kim ta osoba będzie, co będzie robić. Częściowo w 12 rozdziale, już o tym mówiliśmy, w poprzednich rozdziałach jeszcze wcześniejszych, jak to będzie się rozwijać. Będzie ten człowiek, którego nazywam antychrystem, bo takim to będzie, będzie ucieleśnieniem grzechu. Grzech jakby dojdzie w nim do doskonałości. Sprzeciwiać się będzie Bogu, wynosić się ponad Niego. Będzie szatan takim antybogiem tego świata, pojawi się też antyduch i w ten sposób razem z antychrystem tworzyć będą taką szatańską trójcę. Szatan zawsze marzył o tym, by być równym Bogu. Ale już tu w tym rozdziale jest powiedziane, że zwierzę zachowuje się bluźnierczo. Na głowach jego bluźniercze imiona, pierwszy wiersz. W 5 wierszu jest powiedziane, że dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. 6 wiersz: i otworzył paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, przeciwko imieniu Jego, przybytkowi, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. A więc będzie to potworna, straszna postać. To ktoś, z kim trudno będzie się w jakikolwiek sposób pogodzić, a jednak pogodzą się z nim ludzie. To bluźnierstwo będzie jego codziennością. Wygląd tego zwierzęcia jest, oczywiście to są pewne symbole, które się tam pojawiają, ale dowodzi to jego agresywności, okrucieństwa. Dopuszczać się będzie rzeczy tak okrutnych wobec ludzi, którzy są zapisani w Księdze Żywota. Do swoich zdecydowanie nie. Stanie na czele swojego imperium jako imperator redivivus, czyli wskrzeszony imperator. Takiego określenia używano też wobec Nerona, kiedy puszczono taką famę, że Neron zmartwychwstał. Ale to nie tej osoby to dotyczy. A ów niegodziwiec, powiada apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni przez tych, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. A więc będzie to straszny despota, jakiego dotychczas świat nie widział. Człowiek, on przyćmi wszystkich dotychczasowych despotów czy przywódców, o których mamy w pewnym stopniu wyrobione zdanie. Ale na początku ujawni się jako człowiek pokoju, zyska poparcie, autorytet,
będzie niezwykłym przywódcą. Ludzie będą uważać, że prowadzi, jeśli będzie prowadził wojny, to dla dobra całego świata. On się nie ujawni od razu, kim jest naprawdę. Pozyska wielki autorytet, będzie przywódcą, który pociągnie za sobą miliony. W obliczu totalnej wojny podejmie próbę pojednania wszystkich narodów, używając propagandowego hasła pokój i bezpieczeństwo. I jego próby zostaną uwieńczone sukcesem. Być może, że właśnie w czasie tej wojny, która będzie trwała, którą on będzie chciał załagodzić, zostanie śmiertelnie raniony. Trudno powiedzieć, czy to będzie zamach, czy wynik tej wojny, czy przypadkowo. W każdym razie świat zobaczy jego niezwykły pogrzeb. Pogrzeb, który będzie takim pogrzebem królewskim. I kiedy w blasku Jupiterów zostanie wzbudzony z martwych, świat oszaleje na jego tle. Z podziwu nad nim. On będzie imitować i parodiować Chrystusa. Dzieła Jezusa będzie podrabiać. Martin Luther powiedział, że diabeł jest małpą usiłującą zwieść ludzi. Małpą Boga. On po prostu będzie próbował wszystko naśladować, co czynił Bóg, czy co czyni Jezus. Zwierzę, które widziałeś, 17 rozdział, 8 wiersz, powiada tak. Było i już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. To jest coś niesamowitego, co ogarnie świat w tym momencie, gdy Antychryst zacznie działać. I wtedy on naprawdę pokaże, kim on jest. Wtedy zrzuci z siebie tę maskę człowieka pokoju. Słowo Boże tu w tym 13 rozdziale powiada, że jednak ten jego autorytet nie będzie trwać w nieskończoność. On ma limit czasu. Ten limit czasu wynosi 42 miesiące. A potem Bóg położy kres działaniu tej bestii. I ponieważ diabeł wie, że ma mało czasu, niewiele czasu, smok i zwierzę w czasach ostatecznych znajdą się na Bożej smyczy i będą mogli posunąć się tylko tak daleko, na ile pozwoli im Bóg. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. On ma określony czas, limit czasu. Mimo wielkiego ucisku Bóg sprawi temu wszystkiemu koniec. Szatan i ten zwodniczy antychryst będą mieć określony czas. Cztery razy aż w tym rozdziale jest powiedziane, że zwierzę to ma przyzwolenie. Piąty werset. I dano mu. To nie jest, że on sobie będzie robił, co będzie chciał. Potem w tym samym wersecie czytamy dalej, gdy wypowiadał wyniosłe bluźniercze słowa, dano mu też moc. On ma przyzwolenie tylko. Siódmy werset. I dozwolono mu wszcząć walkę. Dano mu też władzę. On ma określony limit czasu i określone prawo do wykonania pewnego zadania. Oczywiście antychryst wykorzysta w pełni tę władzę, jaką ma, jaką dostanie na ten okres czasu. Ludzie prześcigają się w wypowiedziach, chcą powiedzieć, jacy są odważni czasami, jacy wyzwoleni, chcą ośmieszyć Boga, Biblię. Inni z kolei widzą w tym słowie, zwłaszcza w 8 wersecie, taki dowód, że Bóg nie istnieje, skoro pozwala na takie rzeczy, które będą miały miejsce. Że to postępowanie nie pociąga za sobą żadnej kary. Ale powściągliwość Boga nie oznacza, że jest bezsilny, że jest bezradny. Bóg, Słowo Boże powiada, jest cierpliwy i wciąż, nawet w tych czasach ostatecznych, w tych czasach terroru, będzie oczekiwał na ludzi,
którzy przyjdą do Niego. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, apostoł Piotr powiada. Oczywiście wskazówki zegara cały czas przesuwają się. 42 miesiące przeminą, ale przeminie też czas nie tylko dla Antychrysta, przeminie czas też dla ludzi. Wielu wierzących będzie musiało przypieczętować swoją wiarę męczeństwem. Jezus Chrystus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza powiada: wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Uciszenie ludzi wierzących będzie wyglądać jak pokonanie ich. Ale w poprzednich rozdziałach już dowiedzieliśmy się, że oni ponieśli męczeńską śmierć, ale są naprawdę zwycięzcami przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. 12 rozdział tejże księgi, którą omawiamy, i 11 wiersz. Wielu sądzi, że informacje, jakie są zawarte w tym 13 rozdziale, są taką przesłanką do budowy światowego rządu i światowej religii. Powodem tego będzie to, że ludzie uznają, razem na czele z Antychrystem, że dotychczasowe działania, na przykład organizacji światowych, które miały się zająć pokojem, są nieadekwatne do tego, co powinny robić. Nie uporają się te organizacje z takimi problemami jak globalny terroryzm, międzynarodowe konflikty i wiele jeszcze innych. I ludzie będą uważać, że zjednoczenie świata w sensie politycznym, światowego rządu i światowej religii będzie jedynym rozwiązaniem słusznym na to, co się dzieje w świecie. To już właściwie przeżywamy i widzimy, że organizacje, które powinny sobie z pewnymi rzeczami radzić, nie radzą sobie, występują w imieniu narodów, a o co walczą? O własne interesy. Przykład nawet ostatnich wydarzeń. O Ukrainie wszyscy mają usta pełne różnych frazesów. Tak naprawdę co chwilę ujawniają nam dziennikarze, że oni o swoim interesie tylko myślą. Nasz rząd może sobie marzyć o jakiejś wspólnocie energetycznej, a oni mu za plecami i tak swoją układankę robią. Puzzle po swojemu układają. To będzie przesłanka do tego, że ludzie w końcu, gdy pojawi się przywódca, będą chcieli mu uwierzyć, że tak, zjednoczenie, światowy rząd i światowy kościół to jest jedyne rozwiązanie, a tacy przywódcy pojawili się. Za chwilę do tego przejdę. A więc wszystkie religie, bo o polityce nie będę mówił więcej, wszystkie religie zostaną połączone w jeden zjednoczony światowy kościół Antychrysta. Kilku znanych kaznodziei dokonuje takiej reorientacji. Zaraz będziemy wiedzieli, powiem kto. Kiedyś mieliśmy, powiada jeden ze znanych przywódców Kościoła, reformację, teraz potrzebujemy transformacji. Przesunięcie w kierunku kultury pokoju to proces indywidualnej, zbiorowej i instytucjonalnej transformacji. Kto tak powiada? Rick Warren. Przywódcy już myślą o tym. Warren przyłączył się do programu, który sam nazwał PiS, pokój, i współpracuje z UNESCO, by właśnie nie już zbawienie było najważniejsze, ale czyny nasze, uczynki, to będzie najważniejsze. To nie jest Biblia. To jest oszustwo. Wielki przywódca, doradzający, Kościół świadomy celu. On dużo rzeczy fajnych powiedział i dużo nieprawdziwych, niebiblijnych. W książce Soul Tsunami, Tsunami Duszy, popularny lider Kościoła, który się nazywa Nowy Kościół, zachęca do popłynięcia z prądem zmian i porzucenia niezmiennej Ewangelii. Postmodernistyczna kultura to świat, w którym albo sami się zmienimy, albo nas zmienią.
Zmień sam siebie w XXI wieku albo zgiń. I niektórzy będą woleli zginąć, niż dać się zmienić. Tak, prawdziwi chrześcijanie będą woleli zginąć, niż dać się wciągnąć w diabelstwo. To się dzisiaj dzieje. To się dzieje teraz. To nie jest przyszłość, która nastąpi kiedyś. Czy Rick Warren zgodziłby się z tym? Oczywiście, że tak. Bo on entuzjastycznie tę książkę zrecenzował i pokazuje, że no, to jest ewangelizacja XXI wieku. Szaleństwo. Oczywiście on ma na myśli Ewangelię dobrych uczynków. Wielki nacisk kładzie się teraz na jedność, czyli taką światową uniformizację w tym świecie, który ma się zjednoczyć, wschód z zachodem. W książce Duchowość kwantowa rzuca nieco światła niejaki Leonard Sweet, mówiąc o globalnym kościele XXI wieku. Jego zadaniem jest, by zgorszenie krzyża zostało zastąpione pasją dla osiągnięcia ekumenicznego pokoju z myśleniem możliwościowym. I ta nowa Ewangelia pasuje do programu i wizji UNESCO. UNESCO wydało deklarację na temat roli religii w promowaniu kultury i pokoju. Dokument ten przytacza jako zło dokonywane w imieniu kulturowego chrześcijaństwa. I kilka tylko punktów przytoczę. Stoimy w obliczu kryzysu, który może skutkować samobójstwem całego gatunku ludzkiego lub przynieść nowe przebudzenie i nową nadzieję. Wiemy, że religia ma do odegrania własną rolę. Religie doprowadziły do podziałów, nienawiści i wojen. Ludzie religijni zbyt często zdradzali wzniosłe ideały, które sami głosili. Musimy kultywować duchowość, która przejawia się w działaniu. Poświęcamy się zapewnieniu prawdziwie humanistycznej edukacji dla wszystkich. Podkreślamy edukację dla pokoju, wolności, praw człowieka, a także edukację religijną, promującą otwarcie, tolerancję. Wzywamy różne religie i tradycje kulturowe, by podały sobie ręce i podjęły z nami współpracę. Oto początek budowy antychrześcijańskiego świata. Ta kultura pokoju przyjmuje właśnie takie chrześcijaństwo, które byłoby bardzo tolerancyjne, modernistyczne. A Jezus powiada: wydawać was wtedy będą na udrękę i zabijać was będą. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. To ci zwolennicy takiego kościoła powiadają, pluralizm jest pomysłem, że jest wiele dróg do Boga i tylko nasze etykiety są różne. To oznacza, że nikt nie ma prawa do wyłączności na prawdę. Ale tak naprawdę chrześcijaństwo ma prawo do prawdy, bo ono jest jedynie niezmienne. Marcin Niemöller, niemiecki pastor, został uwięziony z powodu krytykowania Hitlera. I kiedy jego kolega wstrząśnięty przyszedł go odwiedzić w więzieniu i pyta się: coś ty zrobił, co ty robisz tu w więzieniu? A on wtedy powiada: a co ty robisz, nie będąc w więzieniu? Jakie twoje jest chrześcijaństwo? On obstawał przy wiernym, fundamentalnym chrześcijaństwie. To czeka ludzi wierzących. Nie to pokolenie, to może następne. Nie wiemy. Nie ustalamy żadnych terminów. Ale przyszłość tak będzie wyglądać. Ludzie otrzymają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Będzie się próbowało przekonać ludzi, że my potrzebujemy ochrony naszej tożsamości. Będą też zachowane jakieś standardy, w których będziemy mieli czuć się bezpiecznie i w tym to bezpieczeństwo będzie zapewnione takim znakiem zguby. Czytamy, że znamię bestii jest imieniem zwierzęcia i nie zostało określone to imię, poza podaniem jego liczby 666. I wielu próbuje w tę cyfrę wtłoczyć
każde imię, tysiące już zrobiono. Tym można tak manipulować, że wielu przywódców, takich despotów już podpięto pod tą cyfrę 666 z tego powodu, że litery można zamienić na cyfry, no i to daje, w zależności jak się tam tym manipuluje, cyfrę 666. Można dojść do nieoczekiwanych rezultatów. Jest to znak kontroli i podboju. Oznacza on władzę Antychrysta. Ten znak będzie rozpoznawany jako własność tych, którzy będą zwolennikami Antychrysta. A więc daje to możliwości niesamowitej manipulacji. Zechciejmy przez chwilę zobaczyć krótki filmik, czy rzeczywiście to jest odległe od nas, o czym mówi ten rozdział, gdy chodzi o oznakowanie ludzi. Nasza polska telewizja to podała. Na zakupy bez gotówki i bez karty kredytowej, za to z miniaturowym nadajnikiem wszczepionym pod skórę. To, co do niedawna było pomysłem fantastów, staje się realne. Są już miejsca, gdzie płaci się za pomocą podskórnego chipa. Rafał Niedzielski. Zanim będziemy mogli płacić podskórnymi mikrochipami za zakupy spożywcze czy domowe rachunki za gaz, minie pewnie jeszcze parę lat, ale jest już jedno miejsce w Europie, gdzie ten system spisuje się całkiem nieźle. Nie trzeba nosić portfela, karty kredytowej ani gotówki. To także znaczy, że nikt ci ich nie ukradnie. Z badań brytyjskich naukowców wynika, że co 10 nastolatek i co 20 dorosły chciałby mieć mikrochip wszczepiony pod skórę. To nie jest bolesne czuć, tylko ucisk, nic więcej, jak przy zwykłym zastrzyku. Szczepiane pod skórę nadajniki radiowe w szklanej powłoce mają wielkość ziarnka ryżu, emitują 10-cyfrowy kod, który po zeskanowaniu dopasowywany jest do konkretnego konta bankowego. To na razie nowość, ale taki system ma być upowszechniony w ciągu najbliższych 10 lat. Rafał Niedzielski, Białości. I oczywiście nie jest to żadna nowość, bo i u nas już zwierzęta mają czipy wszczepiane. Nam się tak może wydawać, że no to jest fajna rzecz i zaraz dojdziemy do tego. Kiedy w latach 90. do Polski docierały ulotki zapowiadające nadejście ery mikrochipów, a docierały one do nas akurat od niejakiego Włodka Surkowa z Australii, to wszyscy uważali, że to jest jakieś zwariowane, wymyślone i uważano go za chorego człowieka, fanatyka. Po 10 latach w Kurierze Lubelskim ukazał się artykuł potwierdzający słowo w słowo przepowiednię Surkowa. W latach 70. wydano ponad 1,5 miliona dolarów na badania dotyczące znalezienia najlepszego miejsca na ludzkim ciele, by umieścić oznakowanie. Jak myślicie, na co wydano te pieniądze, by się dowiedzieć czego? Że najlepszym miejscem do ulokowania znakowania jest czoło i prawa ręka. Mogli komu innemu dać, biednym, te 1,5 miliona i przeczytać w Biblii, że to na pewno jest właściwe miejsce, jeżeli chodzi o ten chip, który ma być wszczepiany, czy to oznakowanie. A więc są dokładnie już znane miejsca, gdzie ma być ten implant wszczepiany. Argumentacja będzie następująca. By wprowadzić ten implant, argumentacja jest taka, no ona już właśnie ze zwierzętami ma miejsce. Korzyści, że jak zwierzak zginie albo pogryzie, bezpański pies może zidentyfikować, kto jest jego właścicielem. Zwłaszcza na przykład w Brazylii często są wypuszczane rottweilery i takie agresywne psy bezpańskie, wałęsają się, pogryzą i one jak mają czipy, no to można znaleźć właściciela tego psa. Ale nie tylko. Będzie się przekonywać ludzi, że warto ten chip mieć, ponieważ będzie łatwiejsza identyfikacja ludzi w czasie wypadku jakiegoś.
Jeśli nie będzie żadnych innych elementów, które mogą zidentyfikować daną osobę, to ten chip pomoże identyfikacji. Łatwo będzie też odzyskać swoją tożsamość, co jest na porządku dziennym już teraz, że kradnie się ludziom tożsamość. I jeśli ta tożsamość została skradziona, to łatwo, mając chip, ustalić, czy to jest ta osoba, czy nie. Szczególnie to wzrosło poszukiwanie, kim są ludzie po zamachach na Trade Center, bo zamachowcy posługiwali się inną tożsamością. Dalej, będziecie tego potrzebowali, będą was przekonywać po to, żeby pomóc medycznie, bo przecież można w tym chipie zakodować wiele rzeczy i w momencie, gdy znajdą was nieprzytomnych, to można łatwo ustalić leczenie medyczne. Nie stracisz pieniędzy w transakcjach bankowych, bo nie zgubisz karty kredytowej ani karty bankomatowej. Już to jest ta korzyść. Ludzie są nieświadomi i mówią tak, no my nie możemy być inwigilowani. Ale to jest nieprawdą. My jesteśmy już wszyscy dawno dokładnie podglądani. Dokładnie. Jesteśmy obserwowani. Jeśli używasz karty przy zakupach, to ci, którzy kontrolują to, a są takie wyspecjalizowane służby, wiedzą na przykład, jakie są twoje preferencje, co kupujesz, ile, w jakich ilościach, jakie leki kupujesz, to towarzystwa ubezpieczeniowe będą wiedziały, jaką zastosować stawkę ubezpieczeniową, czy ciebie w ogóle ubezpieczyć, czy nie. Kierowcy w Gruzji już poprzez prawo jazdy są w taki sposób kontrolowani. Dzisiejsze chipy, które się proponuje, za chwilę wam jeszcze jedno pokażę, pracują na pewnych częstotliwościach. I polski naukowiec z Politechniki Warszawskiej w latach 90. udowodnił, że jeśli taki chip człowiek ma wszczepiony, staje się anteną. Jeśli jest anteną, można różnymi radiowymi częstotliwościami, posługując się, manipulować tym człowiekiem. Można mu podnieść poziom adrenaliny albo można wywołać agresję. I dlatego stworzono taki program, którego tytuł potem przejęto w filmach. Rambo. Żołnierzy, którzy są sterowani falami radiowymi, bardzo agresywnych zabójców. Dziś wielu ludzi, wchodząc do internetu, myśli, że są anonimowi. Naiwność, jakiej świat nie widział. Każde kliknięcie zostawia ślad. Młodzi ludzie, na Facebookach zostawiliście już tyle rzeczy, bo najbardziej modne to jest wśród młodych, że jak będziecie szukać pracy, to się nie zdziwcie, że zrobicie 500 CV i was nie przyjmą, bo wszystko już o was będą wiedzieli ci, co będą chcieli wiedzieć. I na podstawie tylko tych facebookowych wiadomości możecie pracy nigdy nie znaleźć, bo wszystko o was wiedzą, jakie są wasze preferencje, albo zaproponują wam pracę zgodną z waszymi preferencjami, ale nie takimi, jakich oczekujecie. I ja sobie powiedziałem, nigdy Facebook. Oczywiście zostawiam ślady też w internecie. Niektórzy mężczyźni myślą, że sobie tak weszli na stronę internetową tam z panienkami, że śladu nie będzie i bo żona nie widziała. Ale zostawili ślad. Spróbuj tylko startować gdzieś do jakiejś ważnej funkcji. Wywloką ci to, bo ślad zostawiłeś. Jest naiwnością myśleć, że nie jesteśmy dziś sprawdzani. My nie potrzebujemy żadnych, jak to się kiedyś mówiło, gumowego ucha, które za nami będzie chodziło. Robią to znacznie lepiej urządzenia nowoczesne za nas. Dlatego też ludzie wierzący dadzą się oszukać. Też. Mimo, że wiemy, jakie jest pochodzenie tego, dadzą się oszukać. Bo czym się będą kierowali? Nie mogę patrzeć, jak moja rodzina z głodu umiera, jak moje dzieci z głodu będą umierały. Dlatego, że nie będzie można kupić, kto nie weźmie, nie przyjmie tego znaku. Nic kupić, nic sprzedać, zdobyć żywności. To jest jeden z przykładów tylko. Głównym oponentem używania tego chipa jest sam konstruktor.
Carl Sanders. W latach 60. on był naczelnym inżynierem kierującym pracami ponad 100 naukowców w celu udoskonalenia chipa. Był on przekonany, że będzie on użyty w celach medycznych. Kiedy zorientował się, że wojsko przejęło pełną kontrolę nad tym, wycofał się z tego programu, nie chce w nim uczestniczyć i powołuje się właśnie na 13 rozdział Apokalipsy. Pewnego dnia w światowej gospodarce nie będzie potrzebna żadna karta, a tylko znamię bestii, czyli chip. Możecie sobie myśleć, że my ludzie wierzący jesteśmy oszołomami, tylko że wielu już tych pseudo nawet naukowców musi powiedzieć, że Biblia miała rację i to w wielu, wielu miejscach. Nie dysponujemy może jeszcze wszystkimi możliwościami, żeby sprawdzić i powołać się na to w sposób naukowy urządzeniami, żeby sprawdzić pewne rzeczy, ale przyjdzie czas, że i to się daje sprawdzić. Przykład, kiedyś mówiono, że w wodzie to głos się nie rozchodzi albo że stworzenia morskie nie wydają dźwięku. Aż stworzono mikrofony podwodne, które ujawniły, że to jest dopiero potęga i świat głosu. Posiadanie też znamienia będzie takim rodzajem demonstracji, wywierania presji na mniejszość. Ludzie, którzy będą w tej mniejszości, będą uważani za grupę niemądrych, aspołecznych dziwaków. Noszenie tego znamienia będzie taką demonstracją, w pewnym sensie wspólnotą, społecznością. I tu 9 wiersz powiada, jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Czytajmy uważnie Boże Słowo i przemyślmy, co ten rozdział mówi, przed czym nas ostrzega. Może tego nie doświadczymy w takiej intensywności, jak to jest opisane, albo jak ja o tym mówię. Ale czasy nie są aż tak odległe, bo cała ta techniczna możliwość istnieje. Dwa główne tematy. Świat prześladowany przez Antychrysta. A drugi temat to znakowanie, to piętno. I brzmi to przerażająco i trudno dziś z tej perspektywy, w jakiej żyjemy, wolności, Bożego prowadzenia, sobie wyobrazić, jak my byśmy się zachowali, jak każdy z nas się zachowa. Tym bardziej potrzebujemy Bożej ochrony, Bożego wsparcia, bo nikt nie wie, kiedy to się na wielką skalę zacznie dziać. Preludium do światowego rządu jest zrobione. To jest kwestia czasu, kiedy to nastąpi. Niektórzy mówią, że ludzie wierzący to znowu oszołomy, bo uważają, że Unia w perspektywie biblijnej to jest pewna przymiarka do konstruowania na razie europejskiego rządu, ale potem to runie i powstanie rząd światowy. I ludzie myślą, że my przesadzamy. Czytajcie Biblię. Porównajcie to z Księgą Daniela. I to się zaczyna wszystko zgadzać. To jest tylko kwestia, od kiedy intensywność tego wzrośnie. To tyle, co do takich dwóch podstawowych tematów tego rozdziału.